Dagmara Moranowska, dzień dobry. Pogoda w Polsce kształtować będzie układ niżowy oraz fronty atmosferyczne. Do naszego kraju dociera teraz masa chłodnego i wilgotnego powietrza z północy kontynentu. W pierwszej części nocy zachmurzenie na ogół duże, jednak z przejaśnieniami głównie w części północno-wschodniej. Na zachodzie i na południu opady śniegu. W drugiej części nocy większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia pojawią się na zachodzie, natomiast na Warmii, na Mazowszu i w Małopolsce opady śniegu. Na termometrach w nocy do maksymalnie 1 stopnia na północy i do minus 10 na Podhalu. Powieje dosyć silny i porywisty wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Jutro w ciągu dnia przed południem dosyć dużo chmur na niebie, natomiast większe przejaśnienia w części północno-wschodniej. Na południowym zachodzie oraz na południu opady śniegu. W drugiej części dnia opady śniegu cały czas na zachodzie i na południu, natomiast na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku opady deszczu na przemian z mrzawką. Na termometrach jutro w ciągu dnia do maksymalnie 2 stopni na Pomorzu i do minus 6 w Karpatach. Cały czas powieje dosyć silny i porywisty wiatr z zachodu. W naszym regionie wieczorem i w tej pierwszej części nocy dosyć pochmurno, jednak z licznymi przejaśnieniami na zachodzie. Z kolei we wschodniej części naszego regionu może jeszcze popruszyć śnieg. Na termometrach w nocy do minus 1 stopnia cały czas powieje dosyć silny zachodni wiatr. Jutro w ciągu dnia, przed południem, jak i po południu sporo chmur na niebie, ale już bez opadów ani śniegu, ani deszczu. Na termometrach od 0 do maksymalnie 1 stopnia, ale niestety uczucie chłodu będzie potęgował ten silny, nieprzyjemny wiatr. Na barometrach wzrost ciśnienia jutro będzie 991 hektopaskali. W środę zachmurzenie całkowite, okresami deszcz i mrzawka. W nocy do minus 1 stopnia, w ciągu dnia od 3 do 4 stopni. W czwartek przewaga chmur na niebie, na południu regionu opady śniegu, w nocy około 2 stopni, w ciągu dnia od 2 do 4 stopni. W piątek zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, w nocy od minus 1 do 0 stopni, w ciągu dnia od 0 do maksymalnie 1 stopnia. Do zobaczenia.